Alonso zwariował. Musi być niepoczytalny. Tak postępują ludzie chorzy. Może jest szalony, ale wie, co robi. Wątpię, żeby działał sam. Tak sądzisz? Uważasz, że Dionisio odnalazł cię przypadkiem? Wiedział dokładnie, gdzie jesteś, choć wszyscy cię szukali. Niewielu naraża dla kogoś życie. To dowód, że jest dobrym człowiekiem. Postąpił dobrze. Właśnie o tym mówię. Dobrze postąpił, abyś uwierzyła, że jest bohaterem i była mu wdzięczna za uratowanie życia. Jak możesz być tak naiwna, żeby wpaść w jego sidła? Co masz na myśli? Dionisio chce, żebyś widziała w nim tylko dobre cechy. Jesteś tak wspaniałomyślna, że dostrzegasz w ludziach samo dobro. Zapominasz o tym, co złe, o tym, że cię skrzywdzili i oszukali. Dzięki Bogu. Przepraszam. Pozwól. Może masz rację, ale kiedy ktoś naraża życie dla innych, nie może być taki zły, jak wszyscy sądzą. Niewykluczone, że w trudnej sytuacji źle postąpił. Wierzę, że ludzie się zmieniają. Nigdy. Może teraz żałuje przeszłości i próbuje postępować inaczej. Kiedy Dionisio myślał, że jestem Andresem Duarte, kazał mi zabić Daniela. Zaczynamy zmyślać. Niczego nie zmyślam. Sam mi to powiedział. Pamiętasz dzień szczepienia bydła? Przyjechał ze zdjęciem człowieka, którego uważał za Daniela, czyli Arona. I co z tego? Nie znam jego nazwiska. Dał mi zdjęcie i kazał zapamiętać tę twarz. Czy może to być ktoś tak niebezpieczny, jak mówi pan Ferrer? Nie dał mi zdjęcia po to, żebym był czujny. Kazał mi go zabić. Dlatego zapisał mnie na lekcję strzelania. Twoja matka wyraziła na nie zgodę, bo Dionisio ją o to poprosił. Dlaczego tak wiele przede mną ukrywasz? Czemu nic nie mówisz? Niczego nie ukrywam. Dlaczego dawkujesz prawdę? Mówię wtedy, kiedy musisz się czegoś dowiedzieć. Po co mam cię zadręczać? Myślisz, że Dionisio jest bohaterem. Musiałem ci powiedzieć prawdę. Dokąd się wybierasz? Do pokoju Dionisia. Niech sam mi powie, czy miał coś wspólnego z moim porwaniem. Nie mogę znieść, że wszyscy coś przede mną ukrywają. Powiedziałem prawdę. Zostań tutaj, przeprowadzę wózek. Nie potrzebuję wózka, tylko ciebie. Jestem przy tobie. Uspokoiłaś się? Pomóż mi, proszę. Wracają. Nie mogą cię tu zobaczyć. Wysiadaj. Ostrożnie, pochyl się. Kocham cię. Ja ciebie też. Wszystko w porządku? Tak. Prowadź. Jesteś spięty. Camila. Dionisio. Wybacz, że znów ci się narzucam, ale jestem na twoje rozkazy. Słucham. Powiedz nam, jak mnie znalazłeś. Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Poszedłem na spacer. Martwiłem się o ciebie. Nagle zobaczyłem na ziemi skrawek materiału z twojego ubrania. Zacząłem
szukać. Dostrzegłem ślady, jakby ktoś coś ciągnął. Poszedłem dalej i dotarłem do ciebie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Nie przesadzaj. Wierzy ci teraz w niewinność mojego męża? W to, że nie miał nic wspólnego z moim porwaniem. Nadal w niego wątpisz? Z powodu listu stryja? Jeszcze się nie ciesz. Co się z nami stanie, gdy pan Alonso przejmie rancho? Szybciutko nas stąd wygoni. Nie mów tak. To prawda. Pan Alonso nie chce nas tu widzieć. Sprzeda rancho ludziom, którzy chcą tu wybudować ośrodek wczasowy. Dorotea ma rację. Zostaniemy bez pracy i trzeba będzie odłożyć ślub. Znowu? Wykluczone. Mam odłożone pieniądze. Ślub się odbędzie, choćby skromny. Ja też się dorzucę. Na mnie możecie liczyć. I na mnie. Jak możecie wydawać oszczędności, kiedy nie wiemy, czy będzie praca? Nie smućcie się, dzieci. Bóg o was nie zapomni. Jestem pewna, że pani Kamila i Daniel nie zostawią nas bez ochrony. Dlaczego tak sądzisz? Dobrze ich znam. Pan Alonso z nimi nie wygra. Pani Kamila kocha rancho. Nie odda go bez walki. Na pewno. Tak dobrze? Dziękuję. Wybaczysz mi? Jestem taka niemądra. Słusznie powiedziałeś, że jestem naiwna i głupia. Nie przejmuj się. Mama czytała list stryja? Tak. Widzi tylko to, co chce zobaczyć. Bardzo się martwię. Mama wyszła za mordercę i niczego nie zauważyła. Spokojnie, przytul się. Jesteś nędznikiem. Zgwałciłeś siostrzenicę i zrobiłaś jej dziecko. Dzięki testowi DNA sąd zyska dowód. Spędzisz resztę życia w więzieniu. Twój przypadek będzie rozpatrywany przez prokuraturę generalną stanu Meksyk. Skażą cię za wszystkie twoje zbrodnie. Nigdy nie wyjdziesz na wolność. Bądź spokojna. Dionisio jej nie skrzywdzi, bo by to oznaczało skrzywdzenie ciebie. Czego on ode mnie chce? Po tym, co się wydarzyło, wciąż mi nie wierzysz? Nie chcę o tym mówić. Dobrze, nie mówmy o tym. Najważniejsze, że jesteś ze mną. Miałam straszny sen. Śniło mi się, że Alonso cię zabija. Sądziłam, że to sen proroczy, jak ten o Luisie. Umierałam ze strachu. Miałaś sen proroczy? Dwa dni przed ślubem. Miałam koszmar. Biegłam drogą. Nie przywiązywałam do tego wagi. Sądziłam, że to nerwy przed ślubem. Potem zrozumiałam, że los mnie ostrzegł, iż Luis nie zostanie ze mną. Nie mogę w to uwierzyć. W co? Mówię poważnie. Nie o to chodzi. Wierzę ci, bo przeżyłem to samo. Jak to? Dwa dni przed ślubem z Miriam śnił mi się bardzo podobny sen. Dobrze rozumiem, co czułaś w tym śnie. Najgorsza była bezradność i strach. Nic nie mogłem zrobić. My też w dniu ślubu przeżyliśmy wypadek. Basen pokrywał szklany parkiet.
pękł. Myślałem, że Miriam umrze. Wtedy nie umarła. Zginęła 3 lata później, kiedy miałem pojechać do Meksyku po spadek. Muszę spojrzeć ci w oczy. Jesteśmy sobie pisani. Nie wiem, czy wierzysz w takie rzeczy. Uważam, że mieliśmy być razem i nasz los dawno był przesądzony. Będziemy razem. To poważna sprawa. Kiedy miałeś się żenić? 5 marca. Ja też tego dnia miałam wyjść za mąż, przysięgam. Mieliśmy wziąć ślub tego samego dnia? Dasz wiarę? Nie chodzi o to, czy wierzysz. Tak ma być. Teraz tak. Jesteś mi przeznaczony. Spójrz mi w oczy. Patrzę. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Życie już dawno to zaplanowało. Późno się poznaliśmy, ale musimy być razem. Tak zdecydował los. Kocham cię. Zawsze będziemy razem. Zawsze. Ja też cię kocham. Y no me puedo resistir, y es así, no se tiene el control, es estar enamorado, cuando manda el corazón. Można odwiedzić Kamilę? Pielęgniarka zmienia opatrunki. Kazali mi wyjść. Dobry wieczór. Pragnę państwa zawiadomić, że znaleźliśmy samochód pana Lascano. Znaleźliście Alonso? Samochód zjechał z drogi. Spadł z urwiska i zapalił się. Co takiego? Co się stało z moim synem? Pani syn nie był sam. Jechała z nim Jimena Diaz. Moja córka nie mogła być z Alonsem. Niech pan mówi wprost, choćby najgorszą prawdę. Jedno z nich spłonęło w samochodzie. Moja córka czy Alonso? Niech pan powie, kto umarł, a kto żyje.